W całym kraju rolnicy blokowali dziś drogi. Akcja objęła też województwo śląskie. To forma protestu przeciwko sprowadzaniu produktów rolnych z Ukrainy, a także Zielonemu Ładowi Unii Europejskiej, który zdaniem rolników mocno w nich uderzy. W piątek rolnicy blokowali m.in. drogę krajową nr 44 w Tychach i Mikołowie. Paweł Jędrusik. Z ulicy Kościelnej na drogę krajową nr 44 w Tychach wyjechało prawie 100 ciągników, które jechały powoli i blokowały okoliczne drogi. Jak mówili uczestnicy protestu, nie chcieli robić na złość kierowcom. Nie jest to protest polityczny, nie jest to protest przeciwko komu, tylko chcemy zwrócić Państwa uwagę na problemy piętrzące się na polskiej wsi. A jeżeli piętrzą się na polskiej wsi, będą piętrzyć się dalej w gospodarce, w transporcie, w produkcji przemysłowej. To z kolei droga krajowa nr 44 w kierunku Mikołowa. Rolnicy protestują, ponieważ ich zdaniem nie mają szans w rywalizacji z rolnikami z Ukrainy. Zwracają także uwagę na rosnące koszty produkcji. Chodzi nam o zablokowanie, zatrzymanie Zielonego Ładu, który rujnuje nasze gospodarstwa przez konieczność ugorowania gruntów, przez różne restrykcje klimatyczne, a w konsekwencji może zdestabilizować bezpieczeństwo, pewnie zdestabilizuje bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. Rolnicy zapowiadają, że jeśli ich protesty nie przyniosą skutku, przeprowadzą kolejne, dużo większe. Miałyby się odbyć 20 lutego.